Siemanko, witam wszystkich ponownie w Zagrajmy w StarCraft. Witam was ponownie. Perhaps the time has come to tell our friends of the foe we face. Indeed. When I slew the Cerebrant Onchar, I touched briefly with the essence of the Overmind. In that instant, my mind was filled with its thoughts. And I tell you now, our worst fears have come true. The Zerg were indeed created by the ancient Zelnaga, the same beings that empowered us in our infancy. But the Overmind grew beyond their constraints, and has at last come to finish the experiments they began so long ago. So you see, my friends, we fight not only to save Ire, but all creation. If we fall to the Zerg, then the Overmind will run rampant throughout the stars, consuming all sentience, all life. It is up to us to put an end to this madness, once and for all. Our forces shall engage the primary Zerg hive clusters in an attempt to weaken their defenses. Once their numbers have thinned out, Zeratul and his companions can infiltrate the clusters and assassinate the Cerebrates. A Dune willing, the Cerebrates' deaths will distract the Overmind long enough for us to assault it directly. No, wreszcie skończyliście gadać, ale musiałem się naczekać. Dobra, naszym zadaniem jest zniszczyć Cerebrytów, czyli tych szlachciców, jak ja to mówię, za pomocą Zeratula, czyli tego mrocznego Templara. I Zeratul i Phoenix muszą przetrwać. I my mamy nową jednostkę, właśnie takiego czereśniaczka, który powoduje, że nasze jednostki stają się niewidzialne. Więc na razie idziemy tutaj. Mogłoby się wydawać, że trzeba iść tam naprzód, gdzieś tam. Tutaj, właściwie tutaj, Zergi mają bazę, gdzieś taki mniej więcej takie coś ułożenie. No i dobra, budujemy bazę. A żeby budować bazę, to trzeba budować sobie command center, że tak powiem. Miau. Tu idziesz, ty. I teraz budujemy te. Trzeba będzie sobie tak zrobić ułożenie, bo potem mutaliski mogą mnie od powietrza zaatakować. I to jest też misja, w której właśnie są te takie robaki, które powodują sakramenckie szkody moim jednostkom, więc będę musiał się bać bardzo ich. Więc na razie póki co będę ulepszał tylko pole siłowe. I nic poza tym. No może atak jeszcze. No właśnie, atak. Atak jeszcze będę ulepszał. No, dobra, mamy dwóch kapitanów. Tam po lewej stronie też jest taka sama baza. Ale na razie póki co czekamy sobie, aż nam się zrobi. Dobra, jestem. Może nie zauważyliście, ale na chwilkę mnie nie było. Chciałem zobaczyć, czy się pięknie nagrywa, bo zawsze przed nagraniem robię testy, ale teraz jakoś wyszło, że nie zrobiłem. Dobra, nie będę się tłumaczył, po co wam to słuchać. Dobra, pykamy tych. No tutaj mamy ten jeszcze taki kryształ, a to... Co to jest? Nie mam pojęcia, nie pamiętam. Póki co na razie trzeba ich tu zrobić, może tutaj sobie, albo tu, może tak sobie tutaj takie mury, murek zrobię, bo poprzednim razem jak grałem, to sobie tutaj jeszcze budynki walnąłem i potem i zergi chapały sobie. Ale tak, no to na razie robimy sobie cześćków do roboty. No cóż, na razie nic się nie dzieje. A, jest taka ciekawa rzecz. Na zabicie czasu to wam powiem. Jak to już wcześniej mówiłem w odcinkach, oczywiście tam trochę zbeształem StarCrafta 2, nie pamiętam w którym to odcinku, ale go troszeczkę
skrytykowałem, łagodnie powiedziane. Ale... ja już mam tak, że dopóki nie zagram, to raczej nie powinienem oceniać. I nie inaczej, zagrałem sobie, właściwie to sobie kupiłem i zaraz wam powiem w jakiej sytuacji. Nie wiem w jakim wy rejonie jesteście, ale ja jestem w Małopolsce i to jest na tym rejonie takie coś dziwne, że bardzo rzadko było kupić StarCrafta, a jeśli już był, to kosztował około 200 zł. To jest jedna sprawa. Uciekać, uciekać! Musisz im pomóc. Additional pylons. Pyloniki. Może tutaj walnę teraz. O, królowa chyba plunęła na jednego. Usłyszałem jej dźwięk. No i jak właśnie mówiłem, rzadko się zdarza, żeby trafić. Tak właśnie. Który to był dzień? Jakoś tydzień po moich urodzinach, czyli około 14 kwietnia. Tak sobie chodzę po Media Markt, dokładnie M1. Oj, sorry. Potknąłem mikrofon, nie wiem czy to słychać było. Tu szczelasz tego. Ale to ci nic nie da, bo mój wojowniczek jest zbyt mocny, a ten nawet szczela, nie zauważyłem. No i akurat tak sobie idę, patrzę sobie. A, super gierki jakieś, zobaczę co jest ciekawego. Patrzę, a tu normalnie regał taki StarCrafta 2 Z30 chyba pudełek. Sobie myślę, zobaczę jaka cena, z ciekawości. Patrzę, 120 zł, o kurwa, se myślę. Se myślę, o, to chyba... Myślę sobie, drugiej takiej okazji chyba nie będzie. Więc sobie... Zaraz. A dobra, to też wybuduję. No i sobie myślę, a dobra, skoro nie będzie chyba takiej drugiej okazji, to lepiej chyba będzie kupić tego StarCrafta 2. No i zagrać sobie, bo raczej nie zagram sobie na piracie. Bo tam jakieś dwie blokady są, kiedyś czytałem, bo chciałem coś porobić, ale się nie udało niestety. Jedna jest jakaś blokada, to wiadomo, że jest klucz internetowy, tak samo jak w Heroesie 6. A druga jest taka blokada, nie wiem czy to ona jest naprawdę, czy to wymysł taki był i ktoś powiedział tak na forum, że... jakby to powiedzieć... Jeśli kupujemy używany egzemplarz, no nie, ktoś aktywował już wcześniej konto tym kluczem. Właściwie klucz jest... On jeszcze tak zrobił, że jeden klucz na jedno konto i nawet jak... założyłem sobie, no nie, konto on tam online, już tam na Blizzardzie, to akurat mój brat chciał jeszcze sobie pograć w StarCrafta 2 i się okazuje, że nie może. Choćby nawet dwie osoby na tym samym kompie z różnym kontem. Kurde, czemu oni tak dziwnie idą? Tak jakby nie mogli sobie tu przejść, tylko jakieś wigibusy robią. No i nawet choćby dwie osoby na jednym kompie, to i tak trzeba tylko na jednym koncie. No i musi sobie braciszek czekać, aż sobie przyjdę do domu i wpiszę mu hasełko na mój login, bo tylko na jednym koncie można sobie pograć. A jakby grał jako gość, to chyba to jest tylko edycja starter, czyli te 3-4 misje podstawowe. Dobra, co ja tu mam zrobić? Atak sobie walnę. I teraz tak, to sobie walniemy. Stargate. Tu jeden. I od razu drugi, żeby nie czekać. No i dobra. No i okazuje się, że jakiś tydzień, dwa tygodnie temu znowu byłem w MediaMarkt. To był miesiąc po tym, jak kupiłem, może nawet nie. Patrzę, już nie ma żadnego StarCrafta, se myślę, o kurde, no. No to jednak się opłacało. I potem sobie, tak sobie myślę, przecież nawet w sumie lepiej mi będzie kupić
Bo z racji takiej, że ja kupuję tylko takie gry, które raczej długo w nie pogram i to raczej będą takie meczyki, no może nie mecze, ale w ogóle, żeby sobie pojedynki robić przez internet, a tak jak mam w single player grać, to raczej tylko sobie ściągam i tyle. No cóż, takie są realia. Bekonik, trzeba tak? Fleet Bekon, Bekonik. To Bekonik walniemy może tutaj. Może tutaj jeden pylon walnę. Co by tu jeszcze można było walnąć? No nic ciekawego za bardzo. Pasowałoby tu walnąć, ale trochę kijowo to wybudowałem. Może tutaj? Nic się nie stanie, może co? No co kwiczysz? No, może teraz, o. Jak tam straty? Niewielkie. To jest zasługa tego, który powoduje niewidzialność. O, królowa plunęła. Dobra, następne pole. My tu czekamy. O, ho, ho, ho. A dobra, już sobie działka poradziły. Pasowałoby jeszcze tu wybudować kilka. Więc tak zrobię. Nie to. No i powiem szczerze, że nawet fajnie się gra w tego StarCrafta 2. Może go surowo zbytnio oceniłem, ale to jest zasługa tylko ceny, jaka jest, jaką Blizzard ustawił. Ale oprócz ceny to gra jest naprawdę wyjebista. Czasami jak... Może troszeczkę odstępuje od klimatu jedynki, ale... Jak się słucha tych tekstów w dwójce, jak tam Raynor, Tychus czy Horner sobie rozmawiają, jak tam takie różne fikumi, kucikie węże coś tam wyprawiają, no to naprawdę czasami się uśmiechnę, lekko powiedziane. No jest tam trochę takich śmiesznych sytuacji, więc nie do końca powinienem aż tak bardzo krytykować. Dobra, pasowałoby za chwilę drugą bazę chyba zrobić, bo tu już za mało kryształów się robi. I tu już raczej tylko wytwórnia gazu będzie. Zeratul, pójdź tu w lewo. Zobaczymy, czy tam coś zergi zrobiły, ale raczej nie. Fajnie tą pelerynką powiewa. Upgrade complete. So be it. It will be done. Chociaż mam nadzieję, że jednak druga część StarCrafta 2 równie będzie tak samo dobra. W sumie to tutaj mogę się obunkrować. Mam nadzieję, że też równie będzie tak dobra jak podstawka. O! Nie, 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 nie! Strzelać go! Szybko, szybko! Teraz tego, ściechać, ściechać! Nie zrobią mu nic. No bo ktoś tam mi mówił też, że na przykład to, co będzie z zergami, to będzie jakaś kicha jedna wielka. Więc ja mam nadzieję, że tak nie będzie. More required for this. Co ja powiedziałem? More visping gas. Pasowałoby jeszcze kilku zrobić robotników. Może was dam na gaz. Do gazu was, do komory jednej. Wy, nie roby. No niech się robi ten jeden. Już sobie będziemy pykać powoli. Już jakieś ulepszenia, tu już jest zasięgi, szybkość. No i tak jeszcze wracając do jedynki, myślę, że najlepiej będzie użyć tego spolszczenia. Mimo, że to trochę nie będzie trzymało się kupy, to jednak trochę fabuła w dwójce jest trochę pogmatwana i ktoś, kto nie rozumie angielskiego, no cóż, może mieć problemy ze zrozumieniem, o co chodzi. Nawet ja czasami mam problemy ze zrozumieniem, o co chodziło w dodatku. No bo jak widzimy jedynkę, no to wiadomo, ktoś, kto nawet nie zna za bardzo angielskiego, no to zrozumie, że wszyscy tam sprzeciwiają się rządom tej nadświadomości, czyli tych zergów wszystkich, no a w dwójce, nie w dwójce, w dodatku jest już na przykład, że a znowu
jak gramy Terranami, to walczymy przeciwko Terranom, no to ja tam mniej więcej rozumiem, o co chodzi, ale nie będę zdradzać. To znowu na przykład jest, że Kerrigan walczy z nami, potem znowu przeciwko nam, a potem jakiś jeden jeszcze jakiś murzynek tam był, nie pamiętam jak się nazywa, który okazał się tym, czym mnie zaskoczyło, jakimś obcym, nie powiem jakim, nie będę zdradzać. Także myślę, że chociaż spróbuję, chociaż żeby nazwy jednostek były po angielsku, chodzi mi tylko po prostu o tekst, jaki mówią bohaterowie. Chodzi mi po prostu, żeby każdy wiedział mniej więcej, o co chodzi w misji w ogóle, jak się tam akcja toczy. Ściechać go! O-o! Trzeba tego zjechać, bo mi zaraz rozwali. A właśnie, mam tychać, co ja nimi stoję? Rozwalił mi jedno, zaraz mi drugie rozwali. Szybko, szybko! Kurde, już mi go atakuje. A. Czy niszczyć? Zniszczymy, bo już mnie denerwuje. Dobra, ty najpierw budujesz to. I raczej na razie tylko na kryształy to będzie. Tu jeszcze idziesz, albo wybudujesz wieżyczki. No i dobra, Gites. O! O właśnie, jest to, o czym wam mówiłem, czyli to... O nie, Zeratul jest ranny, o kurde. To już niedobrze jest. I on jest kluczową jednostką, która właśnie zniszczy tych Cerebritów. Lecimy, lecimy. Następne działko. No i dobra. No i też to fajne jest nawet w tej dwójce, że takie jakieś ulepszanie jednostek i takie tam pierdoły. No dużo by gadać, a Jasiu nie chcę rozgadywać. Pewnie nawet zrobię, zagrajmy w StarCraft 2, ale nie wiem kiedy. Może za rok. Bo na razie mam inne pomysły na robienie zagrajmy. Ale na pewno będzie. Co ci ulepszyć? Zasięg, szybkość się nie za bardzo opłaca. Ile ich tu mam? Trzymam. Zrobimy cztery i zobaczymy, jak się losy potoczą.